Dzień dobry, witam Was na Gała TV, Okiem Kibica, odcinek numer 22. Nie, przepraszam, numer 23. Dzisiaj zajmiemy się 21, 22, 23 i 24 kolejką hiszpańskiej ligi, a także 22 kolejką Ligi Polskiej T-Mobile Ekstraklasy. W końcu Okiem Kibica będzie jakoś bardziej regularnie dodawane z tego względu, że wiadomo, Liga Polska nie grała przez dość dłuższy czas, a no, Liga Hiszpańska grała, ale zrobiłem tak, że postarałem się, żeby nie przeznaczać jednego odcinka na jedną kolejkę, ponieważ to troszkę pracy jednak jest, dlatego też cztery kolejki na jeden odcinek, osiem kolejek Ligi Hiszpańskiej w dwóch odcinkach. Mogło być gorzej, mogło być lepiej, ale koniec gadania, zaczniemy właśnie od Hiszpanii. Słuchajcie, w 21. kolejce Ligi Hiszpańskiej było tak. Sporting Gijón wygrał 5-1 z Realem Sociedad. Powiem szczerze, jak zobaczyłem pierwszy raz ten wynik, myślałem sobie, że ktoś sobie jaja robi. Ale no tak faktycznie bywa, no trochę dziwnie. Dlatego zdrowie Sportingu Gijón. Ale umówmy się, ciekawie się naprawdę złożyło. Następnie w ogóle co ciekawe, ta kolejka była dosyć taka dziwna, dużo remisów przede wszystkim. Tak to bywa właśnie. Dużo remisów, ale na przykład Barcelona z Malagą wygrała 2-1 na wyjeździe. Powiem szczerze, że Barcelona z Malagą nigdy nie lubi grać na wyjeździe, bo to jest dość nieprzyjemny rywal. A spotkania wyjazdowe, jasne, rządzą się tymi prawami, że gra się dużo trudniej niż u siebie, jest ciężej. Barcelonie udało się wygrać z Malagą i w sumie tylko ich chwalić. Następne spotkanie: Espanyol Villarreal 2-2 na stadionie Espanyolu. Szczerze mówiąc, Villarreal był faworytem tego spotkania i to nawet bardzo, bardzo konkretnym faworytem. Nie wygrali, ale też nie przegrali. Remis tutaj myślę, że wynikiem dosyć sprawiedliwym, chociaż futbol podobno nie jest sprawiedliwy. Nie wiem, nie mi to oceniać, aczkolwiek znajdzie się dowodów naprawdę potąd na to stwierdzenie. W każdym razie Espanyol 2-2 z Villarreal. Granada Getafe 3-2 dla Granady. Na pierwszy rzut oka to spotkanie jest tak interesujące, jak brakuje mi porównania, jak flaki z olejem, może tak. Ale naprawdę ciekawy mecz. 3-2 dla Granady w ostatecznym rozrachunku. Zdrowie. Granada sobie wygrywa, no i co? Chwała im za to. Rayo wygrywa 3-0 z Celtą. Celta zaskoczyła mnie tak wysoką porażką. Myślałem, że będzie lepiej. Atletico grało u siebie z Sevillą. Ten mecz był o tyle dla nich ważny, że mogli wyprzedzić Real, który zremisował, a zremisowali 0-0. Nie udało się materacom. Deportivo 1-1 z Valencją. Zaskoczenie. Betis 1-1 z Realem Madryt. Też 1-1. Mega zaskoczenie, bo Real Betis skazywany był na porażkę przed tym spotkaniem, a wyszło jak wyszło, 1-1. Levante Las Palmas 3-2. Levante było po prostu lepsze. No i spotkanie kolejki: Bilbao kontra Eibar 5-2. Ciekawe się to oglądało, powiem. 22. kolejka. Zastanawiam się, od czego zacząć, ponieważ było parę ciekawych spotkań. Ale zaczniemy od tego, że Eibar przegrało u siebie z Malagą 2-1. Tak to czasem bywa. Getafe u siebie też z Bilbao przegrywa 1-0 i to też można powiedzieć bywa. Aczkolwiek Bilbao było faworytem tego spotkania i nikt chyba nie wierzył w to, że Getafe jakiś sukces odniesie.
Villarreal grało sobie z Granadą, też u siebie, też wygrała 1-0. Można, można. Sociedad 2-1 u siebie z Betisem. Zdrowie Realu Sociedad, że podnieśli się po tak wielkiej porażce. 5-1 ze Sportingiem Chiją. Sevilla sobie grała z Levante 3-1. Ważne zwycięstwo. Valencia przegrała ze Sportingiem Chiją. Oczywiście zdrowie panów ze Sportingu Chiją, bo dwa mecze, dwa zwycięstwa drużyny, która skazywana jest raczej na spadek. Ciekawe, ciekawe, i to nie ze słabymi rywalami. Dobre pićku, powiem. No ale jedziemy dalej. Las Palmas z Celtą 2-1. No mało picia zostało, tak więc zostawimy sobie na później. Las Palmas wygrywa 2-1 z Celtą i to szczerze mówiąc jest troszeczkę zaskoczenie. Celta druga porażka, kolejna porażka z rzędu, tak więc są problemy tej drużyny. Deportivo Rayo 2-2. Mnie niczego się po tym spotkaniu nie spodziewałem. Real Madrid Espanyol 6-0 dla Los Blancos. Kurka wonna. Myślałem, że będzie remis. Albo porażka Real Madrid. Szczerze mówiąc, liczyłem na to po poprzedniej kolejce, gdzie Real zremisował z Betisem. Myślałem sobie, a może się potkną. Nie potknęli się, szkoda. Ale Vizcael, Barça, Barcelona jako lider grała już z Atletico Madryt. Wygrali, 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 wygrali. Jest, cieszyłem się bardzo. Oglądałem to spotkanie, szczerze mówiąc, kiedy Koke strzelił bramkę. Myślałem, że mnie szlak trafi. Ale potem Messi, Suarez i 2-1 bywa. 23. kolejka. Malaga Getafe 3-0. Bardzo fajnie się to spotkanie złożyło. Atletico wygrywa z Eibar 3-1. Faworyt u siebie. Standard. Rayo wygrywa z Las Palmas 2-0. Nic dodać, nic ująć. Remis w spotkaniu Bilbao i Villarrealu. Nie. Szkoda, że w tym spotkaniu nie padły bramki, bo sytuacje były, ale no tak to bywa, no co poradzisz. Kiedy Real. Znaczy Villarreal, przepraszam. Kiedy Villarreal przegrywa, no zdarza się. Sporting Chiją Deportivo. Nie ma trzeciej wygranej z rzędu. Szkoda. Szkoda Sportingu Chiją, ale Deportivo nie dało się ograć. Valencia na wyjeździe przegrywa z Betisem. Zaskoczenie o tyle, że Betis myślałem, że urwie, że nie będzie w stanie urwać punktów w Valencii. A tu proszę bardzo. Zaskoczenie trochę, ale bywa. Celta 1-1 z Sevillą, Celta w końcu punkt, ale no nie najlepiej się wiedzie. Szkoda, bo mieli fajny początek sezonu. Myślałem, że będą walczyć, ale w tym momencie widać problem w tej drużynie i to nie jest najlepsza sprawa. No i trzy spotkania kolejki. Rozpoczynamy od tego w Barcelonie. Espanyol grał z Sociedadem, 5-0 wygrał Sociedad. Co ciekawe, powiem wam, że w pięknym stylu. Granada u siebie grała z Realem, 2-1 dla Realu. I Levante również u siebie grało z Barceloną, 2-0 dla Barcelony. Dobre zwycięstwo. Można, można. I wydarzenia, można powiedzieć, z ostatniej chwili. 24. kolejka. Rozpoczęło się spotkaniem Sportingu Chiją z Rayo Vallecano. Tutaj 2-2. Potem mecz Villarreal Malaga, zwycięstwo Villarreal. Valencia Espanyol 2-1 dla Valencji. Deportivo Betis 2-2. Tutaj kolejny ten mecz tych zespołów, które nie liczą się w stawce. Kurka, ona, jak nie lubię takich meczy, bo bardzo często są bez sensu, a czasami naprawdę dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Sociedad 3-0 z Granadą, fajny mecz. Podobnie zwycięstwo Sevilla z Las Palmas też było całkiem miłe dla oka. Eibar pokonało Levante 2-0 i widać, że ta drużyna
jak najbardziej nadal walczy. Getafe u siebie przegrało z Atletico 0-1. No co, Atletico było faworytem. Real u siebie grał z Bilbao 4-2. Dobry mecz, ale to co Barcelona zrobiła z Celtą Vigo, ja rozumiem, że 6-1 już się zdarzało wielokrotnie, ale to w jakim stylu zrobili to zwycięstwo, to jest naprawdę masakra. Chyba już wszyscy widzieli karnego Messiego i Suareza, tak więc nie będę tutaj żadnych materiałów z tego karnieka zamieszczał. Aczkolwiek naprawdę ciekawe rozwiązanie. Kiedyś Johan Cruyff z kimś tam, nie pamiętam z kim to taki karny wykonali, wpadło. No ale przypomnijmy, Suarez strzelił 3 gole, Messi przepiękna bramka z rzutu wolnego. Naprawdę genialne uderzenie. Moim zdaniem to powinna być bramka, o której by się trąbiło przez X, a nie ten karny. Chociaż ten karny też niczego sobie muszę powiedzieć. Tylko pytanie, czy to był gol z rzutu karnego? Odpowiedź pozostawiam Wam na to pytanie. Ale naprawdę bramka Messiego fenomenalna w każdym tego słowa znaczeniu. Neymar tam jeszcze coś strzelił, jedną bodajże, i Ivan Rakitic też trafił, tak więc wszystko pięknie, fajnie. A my przechodzimy do 22. kolejki Ekstraklasy. Co ciekawe, rozpoczęło się remisem. Ruch grał sobie z Zagłębiem 0 do 0. Szkoda, że nie padły bramki w tym meczu, ponieważ obydwu zespołom przydałoby się zwycięstwo. W tabeli w tym momencie Ruch jest szósty, Zagłębie siódme, 3 punkty różnicy, więc gdyby nawet Zagłębie wygrało, to nie wyprzedziłoby Ruchu Chorzów. Natomiast Ruch Chorzów mógł wygrać i gdyby wygrał, wyprzedziłby drużynę Lecha Poznań, ponieważ miałby 33 punkty, byłby na piątym miejscu, a tak Lech wygrywając wyprzedza Ruch Chorzów. Pojedynek na szczycie tabeli dolnej. Śląsk Wrocław, który był na 14 miejscu, i Wisła Kraków, która była na 13. Efekt jest taki, że po tym meczu Śląsk jest na 10, Wisła jest na 14. I to mnie wszystko kurde zastanawia. Sorki, że taka reakcja, ale wiecie, Wisła to mój klub, któremu kibicuję naprawdę małego chłopca, ale nie ma, mojej historii kibica nie będziemy tutaj opowiadać, bo nie o tym mowa. Wzmocnień jest tyle. Ja rozumiem, że jest tam paru piłkarzy kontuzjowanych, ale chyba po to były te wzmocnienia, żeby tych piłkarzy zastąpić. A tutaj proszę bardzo, tyle sytuacji, ile Wisła miała w tym meczu, to nie miała jeszcze chyba nigdy. I tyle setek zmarnować, to jest już naprawdę. Trzeba być naprawdę geniuszem. Ja rozumiem. Wszystko pięknie, fajnie, pod względem piłkarskim naprawdę miło się to oglądało, ale niestety bywa. Naprawdę wolałem to 0-0. Bramka Śląska zdobyta w głupi sposób. Błąd obrony, ale cóż poradzić. Błędy trzeba wykorzystywać. Również remis w spotkaniu Górnika Łęczna z Piastem Gliwice. Lider traci punkty, lider z Gliwic. Pytanie. Jestem ciekawy tejże rundy dla Piasta. Czy Legia ich dogoni, czy ich nie dogoni? To już zostawmy opinii ekspertów, ale moim zdaniem Piast chyba się wypalił. Tak, myślę, że to może być pierwszy objaw właśnie tego. To jest przynajmniej moje zdanie. Nie wiem, jak będzie naprawdę, zobaczymy. Lechia Gdańsk 5-0 z Podbeskidziem. O Podbeskidzie naprawdę dramatyczne spotkanie. Nie najlepiej i nie idzie to wszystko w dobrym kierunku. Z tego względu, że coraz więcej błędów popełnia drużyna Podbeskidzia. Ale co prawda do bezpiecznego miejsca mają 2 punkty. Niestety tym bezpiecznym miejscem 14 jest Wisła Kraków. Super naprawdę sytuacja. Ale nie o to chodzi.
Górnik Zabrze też jest w strefie spadkowej, ale o Górniku za chwilę. 5-0. Powodem na pewno jest to, że Podbeskidzie kończyło ten mecz w 9 i przez 46 minut bodajże, tak, bo chyba od drugiej, jeszcze przed końcem pierwszej połowy była druga czerwona kartka. No naprawdę nie najlepiej zachowała się drużyna Podbeskidzie Bielsko-Biała i no bywa. 5-0, 5 bramek straconych. Krakowia 3-0 z Górnikiem Zabrze i tutaj w ogóle nie było jakichś czerwonych kartek, tak więc nie wiem co się stało. Przerwa na piczku. Tutaj czerwonych kartek nie było. Ale były różne dziwne rzeczy. 3-0 dla Krakowi. Jakoś no udało im się wygrać 3-0, nadal trzecie miejsce w tabeli. Lech Poznań grał sobie z Termaliką, że Termalika skazywana była na porażkę i przegrała 5-2. Ale Lech nie ustrzegł się błędów z drużyną, która no, potrafi kąsać mimo wszystko. Legia 4-0 z Jagiellonią, naprawdę fantastyczny sposób Legia to spotkanie zagrała 4-0. Naprawdę drużyna z Warszawy jest chyba kandydatem do mistrzostwa w tym momencie. Numer jeden, przynajmniej w moim odczuciu, bo tak jak mówię, myślę, że Piast chyba. No to by było za piękne, żeby było prawdziwe, żeby Piast zdobył to trofeum. No i na sam koniec Pogoń z Koroną. Bardzo ciekawe spotkanie. Korona prowadziła 2-0, żeby przegrać 3-2. Bywa. Tak powiem, bo to jest najprawdziwsza prawda, że Korona spieprzyła to spotkanie. Przepraszam za wyrażenie, ale tak można powiedzieć. Dobrze. Przebrnęliśmy przez 23 odcinek Okiem Kibica. Zapraszam Was wszystkich na Facebooka Gała TV. Piszcie pytania w komentarzach. W ogóle piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym, czy Piast będzie mistrzem, bo to jest ciekawe pytanie, a także zachęcam do odpowiedzi na pytanie, czy gol Luisa Suareza po tym rzucie karnym, czy to był gol z karnego? Zachęcam Was do odpowiedzi na to pytanie właśnie w komentarzach. Co zachęcam do oglądania innych odcinków, między innymi tutaj wywiadu z Tomaszem Cywką i z tego miejsca, jak żyję, chciałem bardzo podziękować Tomaszowi Cywce. Tomek, jeżeli to oglądasz, dziękuję Ci, że zgodziłeś się, żeby udzielić wywiadu dla mojego kanału. Było to dla mnie naprawdę bardzo ważne. Po części też spełnienie marzeń. A także dziękuję Kamilowi Korskiemu, który nie, to nie stek. Od razu uprzedzam pytania. Kamil Korski to nie stek. To są dwie inne osoby. Ale Kamil, dziękuję Ci, że zgodziłeś się pomóc, że tak jak ja, urwałeś się ze mną ze szkoły i pojechałeś ze mną do Myślenic. Pomogłeś. Bardzo Ci dziękuję z tego miejsca. No i co? Do zobaczenia w następnych odcinkach na Gała TV.